Modlimy się dzisiaj w intencji strażaków z okazji 100. rocznicy i 120. rocznicy straży i 100. orkiestry za przyczyną świętego Floriana, męczennika, żołnierza. Na pewno znamy jego historię, chociaż krótko przypomnę. Był żołnierzem rzymskim w czasie prześladowań chrześcijan i już przyjął wcześniej wiarę Chrystusa. Mówi o nim sprawozdanie czy zapisy. Kiedy szedł przez most, spotkał oddział żołnierzy, który szedł z przeciwnej strony. Pyta ich, dokąd idziecie, żołnierze, koledzy. Oni idziemy wyszukać chrześcijan, wyłapać chrześcijan. Wiedział, co to znaczy, był żołnierzem, wiedział, jakie były rozkazy. Stanął więc i powiedział, ja jestem chrześcijaninem. Chciał zatrzymać tych żołnierzy. Oni, gdy dowiedzieli się, musieli wykazać rozkaz Cezara. Zabrali go na przesłuchanie, pobili okrutnie, torturowali, ale wiary się nie wyrzekł. Chcieli go najpierw spalić żywcem, potem jednak odstąpili od tego zamiaru, wrzucili go do rzeki, przywiązując kamień. Dzisiaj oprócz 120. rocznicy obok cesarza pożarnej w Brynojecku, oprócz stulecia orkiestry dętej w Brynojecku, obchodzimy w ten dzień 13 maja stulecie objawień Matki Bożej Fatimskiej. Będziemy mieli też nabożeństwo. Matka Boża mówiła też do ludzi o ogniu. O ogniu. Kiedy ukazała się Matka Boża dzieciom, oprócz innych przesłań fatimskich o nawróceniu, pokój dla świata, pokazała dzieciom piekło. Módlmy się za byłych i obecnych członków Ochotniczej Straży Pożarnej Glinojeck oraz Orkiestry Dętej Glinojeck z okazji obchodzonych jubileuszy, aby Pan Bóg obdarzał ich wszelkimi potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Wyróżnić z drogą.
dzisiaj strażaków nazywa się rycerzami świętego Floriana. A ja mogę zadeklarować, że zarówno strażacy zawodowi, jak i strażacy ochotnicy, realizując hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, tak jak dotychczas, będą nadal dobrze służyli społeczeństwu. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych każdego dnia są gotowe do niesienia pomocy w razie zaistnienia takiej potrzeby. Prowadzone akcje muszą być dostosowane do dynamicznych zmian zachodzących w trakcie pożarów i miejscowych zagrożeń, co naraża ratowników na duży stres. Podejmowane działania ratownicze, jak i gaśnicze przez wszystkich strażaków wymagają niejednokrotnie narażenia własnego życia i zdrowia. Dlatego chcę podkreślić i docenić znaczenie pracy wszystkich strażaków, zarówno zawodowych, jak również strażaków ochotników, niosących pomoc i ratunek drugiemu człowiekowi. Szanowni Państwo, w roku ubiegłym na terenie powiatu ciechanowskiego powstało 1264 zdarzeń, w tym 269 pożarów oraz 958 miejscowych zagrożeń. Zaistniałe pożary miejscowe zagrożenia spowodowały straty materialne w wysokości ponad 2 milionów złotych. Natomiast wartość uratowego najmienia oszacowano na kwotę prawie 22 milionów złotych. W 2016 roku podczas pożarów 3 osoby zginęły, a 9 osób zostało rannych. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości składam życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Łączę wyraz szacunku w podpisie prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Waldemar Pawlak. Chciałbym życzyć po prostu wszystkim strażakom, żeby jak najmniej było potrzeby wyjeżdżania, bo każdy wyjazd to jest jakieś nieszczęście. Ale jeżeli już tam jesteśmy, to żebyśmy tak jak dotychczas profesjonalnie potrafili pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Życzę wielu jeszcze leci dla zarówno Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojecku, jak i dla orkiestry. Również życzenia dla wszystkich strażaków z naszego powiatu, bowiem to, tak jak już było wspomniane, jedyna siła, która jest umundurowana, która, że tak powiem, na dźwięk syreny jest w stanie w przeciągu kilku minut być zwarta do udzielenia pomocy. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia, no i przede wszystkim, aby Wasze zarówno życzenia i marzenia osobiste, jak i zawodowe spełniały się. Wszystkim strażakom życzę wszelkiej pomyślności, tego, żeby Wasza praca była doceniona nadal tak, jak jest dzisiaj, bo to strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. I oby było tak dalej, żeby ta praca była dostrzegana. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim Państwu i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Mam ogromny zaszczyt, że mogę brać udział w powiatowym święcie straży w powiecie ciechanowskim. Tutaj się inaczej oddycha. W tej części Mazowsza w ogóle się inaczej oddycha. Dlatego, że z tej części Mazowsza pochodzę. Jestem szczególnie związany właśnie z tą ziemią, więc jestem ogromnie dumny. Rozumiem, że również z panią minister Ewą Lech jesteśmy szczególnie dumni właśnie z tej części Mazowsza, z której pochodzimy. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, aby dzisiaj obchodzić święto świętego Floriana, święto Straży Pożarnej. Po pierwsze, to ogromny zaszczyt, że w tak zacnym gronie seniorów 120 lat OSP w Gnojecku, 100 lat Orkiestry Dętej OSP w Gnojecku, no, zacni seniorzy, ale młodzi duchem, który będzie na pewno służył tej społeczności lokalnej, całemu krajowi, powiatowi, miastu przez wiele, wiele lat. Życzę tylko wyjazdów, ale na takie uroczystości, jak najmniej akcji, które będą ratowały życie ludzkie, żeby takich przypadków było jak najmniej. I dziękuję serdecznie za Wasze bycie tutaj, za Waszą codzienną służbę, za Waszą codzienną służbę społeczności. Obyście jak najmniej wyjeżdżali, a jeżeli już wyjeżdżacie, to żebyście szczęśliwie wracali do Waszych domów. I pragnę zwrócić uwagę na to, że nasi strażacy ochotnicy to są przede wszystkim mieszkańcy naszych wsi, naszych miast. To są osoby, które lokalnie angażują się
w życie naszej społeczności lokalnej. I podobnie jest i dzisiaj. Oprócz tego święta, podwójnego jubileuszu, a w zasadzie potrójnego jubileuszu, jest też dodatkowa organizowana akcja charytatywna na zbiórkę dla Karola, który uległ wypadkowi, sam ratując, próbując ratować osoby z wypadku. Także, szanowni państwo, nasi strażacy angażują się w życie lokalnych społeczności i to nie jest przykład jednostkowy. Dlatego też kilka miesięcy temu podobna akcja została zorganizowana przez OSP Władysławowo i OSP Opinogóra i w ten sposób pomogliśmy panu Wojtkowi, zebraliśmy ponad 30 tysięcy złotych. Także nasi strażacy, oprócz tej działalności swojej podstawowej, naprawdę angażują się w życie naszych społeczności lokalnych i pomagają naszym mieszkańcom. I za to wszystkim państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Thank you.